You better turn up. Dzień dobry, przepraszam. Czy ja tu mogę nagrywać? Halo, Plushi. Plushi. Pluszkek. Jak ty wyglądasz? Ziomek, Plushi. Jak ty wyglądasz? Pokaż, pyszczusia. Plusuś. A Misiu sobie tutaj wziął kostkę. Chciał sobie gryźć. Nie dadzą. Misiu, co chciałbyś kostkę sobie gryźć? Nie ma kostki. Co teraz, Misiu? Pluszak zabrał kostkę. Misiu czuje się oszukany i nie wie, co się dzieje. Misiu, Pluszy ci kostkę zabrał. Bez sprawy. Dlaczego ja? Misiu, zabrali ci kostkę. Ty płacz na Pluszaka, Turcy? Dlaczego on? To nie działa. Misiek ma dosyć. Czy ty możesz ich zostawić w spokoju? Jesteś okropny, Alan. Jejku, biedny. Się dławi już sierścią misia. Pluszuś. Cześć, dzień dobry, witam w nowym vlogu. Tak w ogóle to chyba powinnam się jakokolwiek wytłumaczyć, dlatego że czy mi się wydaje, czy w sobotę to była pierwsza sobota, kiedy nie wrzuciłam vloga, bo nie nagrałam nic, a nie na przykład dlatego, że gdzieś jechałam, czy coś tam. Chyba tak. Więc byłam chora. Jak się domyślacie, jestem zarażona przez, pomyślmy, Alana, jak zwykle, bo w sumie ja powiem wam tak, że ja ogólnie, jak ja chorowałam kiedyś, jak byłam dzieckiem, potem praktycznie w ogóle, bardzo rzadko, raz w roku, może tak, ale odkąd jestem z Alanem i mieszkamy razem, to choruję częściej, bo za każdym razem, kiedy Alan jest chory, potem ja jestem chora. I Alan już powiedział, że bo w ogóle ja tą chorobę tak bardzo ciężko przeszłam. Powiedział, że następnym razem, kiedy będzie chory, to się wyprowadzi, bo miałam taki kaszel. Ja naprawdę, ja się tak dusiłam, że to już, ja już sobie wiecie, mówię, że ja się duszę, ale ja się naprawdę dusiłam. Ja już tak się dusiłam, że myślałam, że normalnie gałki oczne mi wylecą. Więc dalej jestem lekko chora. W sumie prawie już tydzień, więc dzisiaj już jest okej, ale w ogóle nie wiem, o co chodzi. Powiedzmy, że jest git, idę spać i nagle Marta zaczyna się dusić. Duszę się tak z godzinę, półtorej, więc jak ja idę spać o 24, to tak naprawdę idę spać o tak pierwszej, drugiej, bo non stop się duszę i jeżeli nie zasnę w pozycji siedzącej, to nie zasnę, bo po prostu będę się dusić. Więc mam nadzieję, wiecie, z każdym dniem jest, z każdą nocą jest coraz lepiej. Ale po prostu to jest tak męczące, więc no, a byłam chora, b, a, no dobra, możemy tak robić, a, byłam chora, b, nie, to nie jest, jak bym zgadywankę robiła, sorry, no, to byłam chora, dostałam też okres, więc ogólnie tragedia, tyle. I no nie miałam co nagrywać, stwierdziłam później, że dobra, już nie będę nic robić, bo naprawdę to już byłam tak chora, że po prostu leżałam i zastanawiałam się, czy umrę za 5 minut, czy za 10. Dlatego też nie było żadnego vloga, bo też mi bardzo było miło, jak się pytaliście, napisałam wam już na Instagramie, ale wiem, że też nie każdy mnie na Instagramie ogląda, więc tak nie było vloga, bo byłam chora. Mamy teraz wtorek, ja też nie nagrywam jeszcze przez weekend, bo jeszcze przez weekend się dusiłam. Teraz ogólnie też się dalej duszę, ale już rzadziej, więc pomyślałam, że dobra, zacznę nagrywać. Nie wiem, czy w ogóle chcę wrzucić wam materiały, które nagrałam tydzień temu, w sumie mogę. Nie wiem, czy was to jakkolwiek interesuje, ale byłam na paznokciach, a dzisiaj, słuchajcie, idę do fryzjera. Idę do Ani Sucheckiej, czyli do osoby, która robi mi włosy. W sumie byłam u niej dwa razy. Idę dzisiaj znowu, ostatni raz u fryzjera. W ogóle byłam właśnie u Ani rok temu w czerwcu.
I właśnie to mi się mega podoba, dlatego że jak możecie zobaczyć, no teraz to już wiesz, bo ten odrósł jest naprawdę konkretny, taki. Tak mi się wydaje mniej więcej. Ale ja robię sobie zawsze sombrę. I zależy mi na tym, dlatego że po pierwsze jest coś ciekawego we włosach, a po drugie właśnie ja nie muszę chodzić regularnie do fryzjera, czego bardzo nie lubię. W ogóle chodzenie do fryzjera nie jest moją ulubioną czynnością, bo po pierwsze muszę tam siedzieć bardzo długo. Ja nie lubię siedzieć w jednym miejscu długo, bo mnie po prostu szczera. Jak właśnie byłam dłużej u Agnieszki na Bazarze, ja już mówiłam, kiedy koniec, bo już nie mogę, już tak siedziałam. Mogę wyjść. Ja nie mogę usiedzieć w jednym miejscu zbyt długo, jeżeli ja siedzę i nie mogę nic w międzyczasie robić. Wiecie, tam przed kompem jak montuję film, to jest co innego. Ale ja też między sobie... Dobra, nie interesuje was to. Czy ja mogę mówić? Nie interesuje was to. Proszę zawsze Anię o sombrę. Takie, żebym mogła nie chodzić do fryzjera w międzyczasie. Więc jak widzicie, wytrzymałam ponad rok i pomyślałam, że warto by było iść, dlatego że w ogóle mam już tak mega długie włosy, zobaczcie. One są już tak długie i trochę będę je podcinać, powiem po prostu Ani, żeby mi ścięła jak najmniej się da, ale żeby ścięła wszystko, co jest zniszczone. Czyli no te końcówki, te takie samiusieńkie końcówki na pewno będą ścięte, ale ja lubię siebie w długich włosach, miałam parę razy krótsze w moim życiu, najkrótsze chyba miałam takie i po prostu to po pierwsze mnie denerwuje, bo nie mogę zrobić wszystkich fryzur, jakie robię. Mówię tak, jakbym była jakimś mistrzem fryzur i sobie robiła fryzurę codziennie inne, ale no tak. I po prostu nawet w takich wyglądam dużo starzej. I tak naprawdę do mnie tak konkretnie postarza. A ja w ogóle zawsze całe życie lubiłam długie włosy, więc chcę przy tym zostać. Nie chcę ich skracać, bo ja się po prostu źle w takich czuję. Fajnie to wygląda u niektórych, ale u mnie akurat nie. Więc nie chcę aż tak krótko ścinać włosów. No, więc plan na dziś to jest sombre nowe, czyli odświeżamy kolor i będziemy delikatnie ścinać to, co trzeba ściąć, żeby te włoski były świeże, piękne i zdrowe. I jestem podekscytowana, to prawda. No i jestem podekscytowana z końcowego efektu, bo ja lubię mieć takie, wiecie, świeże włosy, no bo jak to, że robię sombre, to znaczy, że będę miała właśnie takie jaśniutkie na całości, więc będę też młodsza, bo zawsze w jaśniejszych włosach wyglądam młodziej. No, tak uważam, że 5-6 minut wstępu było bardzo potrzebne temu vlogowi, ale no chciałam troszeczkę się z wami przywitać, powiedzieć, dlaczego mnie było, jakie mam plany, co się dzieje, bo też w ogóle tego vloga kończę wcześniej, dlatego że w piątek samego rana jedziemy do Warszawy, bo w weekend jest FIFA, czyli targi, na których będę pierwszy raz w moim życiu i w sobotę będę jako ambasadorka marki Olimp Sport Nutrition, a w niedzielę będę jako ambasadorka marki Gym Glamour, więc nie jadę tam sobie zwiedzać, chillować, tylko jadę tam siedzieć cały dzień na stoiskach i spotykać się z wami. Wiem, że też razem z Olimpem mamy zrobić wywiad, więc też jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo jak wiecie, ja i rozmowy z ludźmi nie do końca, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Chociaż mamy rozmawiać o fajnych rzeczach, bo mamy rozmawiać o tym, jak zaczęłam na YouTubie i o w ogóle wakacjach. Jestem ciekawa, jak to właśnie ma być do końca poprowadzone, bo nie wiem. Więc zobaczymy. Jeżeli oglądacie tego vloga w sobotę albo, no w sobotę, bo wcześniej na pewno nie, i idziecie na FIWE, to ja w sobotę jestem z Olimpem, a w niedzielę jestem z Gym Glamour, żebyście wiedzieli, gdzie mnie szukać. Na pewno jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wszystko to będziecie widzieć, ale jestem mega podekscytowana, jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo nigdy nie miałam właśnie jeszcze spotkania jako fit doncia, a nie mysnoceita, bo no, w sieci jestem jako dwie inne osoby, więc no. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. To tak zabrzmiało, jakbym tworzyła jakieś postaci. Ale no, tu jestem modowa, tu jestem sportowa, więc jestem ta sama, ale szczerze, nie wiem, co ta choroba zrobiła z moim mózgiem, ale to jest nic, nie jest nic dobrego, nie jest nic dobrego. Dobra, kończę, bo słuchajcie, mamy godzinę 13:20, skończyłam nagrywać mega fajny film, którego nigdy w życiu nie widziałam na YouTubie, nie wiem dlaczego za każdym razem tak klaszczę, a jak klaszczę, chcę wam powiedzieć, że to jest coś mega ekscytującego. Nie piłam żadnej kofeiny. 13:20, muszę zjeść, wyjść z misiakami i jechać. To jest plan na teraz, więc widzimy się potem. Misiu. Ojejciu.
Ojejciu, co tu się dzieje? Oj, misiu. Misiek, pokaż pyszczek. Cześć. Spałeś? Tak wyglądasz. To jest w ogóle mój kapeć, który Pluszy dostał, jak był mały. Spał na nim, zobaczcie. Wszystko jest wygryzione, jest tylko przód. A to z tyłu to... I Pluszak właśnie codziennie rano bierze ten kapeć, bo on na nim śpi. I przylatuje tutaj na kanapę, trzepie nim i dopiero później wraca do mnie się ze mną przywitać. Dlatego on jest tutaj na kanapie. To jest takie cute. Czy ktoś ci mówił Plusi? O, panie. Czy ktoś ci Plusi mówił, że jesteś cute? No to nie przeszkadzam. Michulku. Aha, już mam ci masować, tak? Już. Już. Grubasie, ty mały. Taki mały glubaśku. Nie będę cię masować. Ty masz alergię na brak masażu? Tak. Okej. Okay. Idę już. Mam strasznie ubrudzony ekran, ale nie mam w tym momencie niczego, czym mogłabym wyczyścić. To znaczy obiektyw w aparacie, więc sorki, czyściłam tą koszulką, ale średnio mi się to udało. Spotkałam w ogóle jedną z was w autobusie, więc pozdrawiam. Mam nadzieję, że patyczki ładnie wyszły. A teraz właśnie lecę już do Ani. Mój outfit. I w ogóle wzięłam, słuchajcie, pierwszy raz plecak ze sobą, który kupił mi Alan. Z marki Kankan? Chyba tak. Bo kupił mi go na moje imieniny, żebym mogła wziąć sobie taki plecak na Bali, bo nie miałam niczego takiego. A ta Alana już się porozwalały, dlatego że Alan codziennie ich używa i do pracy, i na siłownię, więc mam swój. Dzisiaj został ochrzczony, bo pierwszy raz go wzięłam. A spodnie jakby co są z Bershki. Dawno też ich już nie miałam, na sumie w ogóle ja dawno nie ubierałam się jakoś tak w dżinsy inne niż te z Zary, więc jest to dzień, który warto zapisać do kalendarza. Gdzie ja to w ogóle miałam iść? Czekajcie, muszę sobie wyjąć telefon i zobaczyć na Google Maps, bo ja tutaj byłam rok temu, ja nie pamiętam. O, dobrze, idę. Aha, i muszę tu iść. Blisko, mam jeszcze 10 minut, więc powinnam zdążyć. No i oczywiście pokażę wam po. Dobra, wyszłam już od Ani. Tak wyglądają moje włosy. Śliczny karałek. A, właśnie, Alana też spotkałam. Przyszedł do mnie też po pracy. Też w I co, podcięłyśmy trochę, powiedziała Ania, że nie mam takich zniszczonych włosów, że więc tylko takie minimum. Więc dalej mam dosyć długie, mam też pokrycone, bo chciałam zrobić zdjęcie. Więc Ania mi pomogła je troszeczkę, wiecie, ucharakteryzować, żeby nie mieć tylko takich prostych. No i oczywiście jak zwykle sombre. Jak zawsze jestem mega zadowolona, więc polecam jeszcze raz Anię, bo często się też pytacie, jakiego fryzjera polecam we Wrocławiu. No to polecam Anię. I też jak napisałam, że idę, to parę osób napisało, że o, że też dzięki mnie jest, chodzi do Ani, więc widzicie, nie tylko ja polecam. No. To teraz wracamy na chatę i odezwę się potem. To tak, jak już mam Alana, to mogę wam pokazać, co miałam na sobie, więc kurtka jest z Pull&Bear. Koszulka jest z Zary, spodnie są z Bershki, buty to Superga, no i ten plecak Kankan. Tak? Kankan coś tam. No i tak to wygląda. Wszystko razem. Proszę się obrócić. A pasek mam. A przytupek? Shein albo coś takiego? A gdzie zakończenie obrotu? Dziękuję. Dzień dobry, hej. Mamy środę i chciałabym się pochwalić, iż byłam dziś na siłowni o godzinie 7.20, tak, bo zaraz niedługo jedziemy do Żar,
zawieźć misiaki, no bo jedziemy w piątek samego rana do Warszawy, więc żeby już nie jeździć tak na ostatnią chwilę w czwartek, bo i tak jeszcze mam coś do zrobienia w czwartek, no to jedziemy zawieźć ich dzisiaj i dlatego musiałam iść na siłownię wcześniej i nagrałam już też kolejny film, nagrałam dzisiaj sprzątanie toaletki, więc będzie niedługo na kanale. I tak właśnie wyglądają w ogóle moje włosy. Tak to wygląda. Paczki piorowe, nie przejmujcie się. Tak to wygląda w świetle dziennym, w takim standardowym. No i mam te włosy jaśniejsze. O, zobaczcie. Tak to wygląda. Dzisiaj delikatnie jeszcze musiałam je podkręcić, bo nie wszystko się tak ładnie utrzymało. No ale widzicie, no widać, że są jaśniejsze. Ja też poprosiłam Anię o taki bardziej miodowy blond, bo jak wszystkie dziewczyny zawsze idą do fryzjerów i proszą o taki jak najchłodniejszy, że nie może być w ogóle żółty, tak jak właśnie ja zawsze mówię, że taki ciepły bym chciała. Dlatego, że ja jestem z natury też ciepła. Bardziej ciepła, może nie jestem jakoś mega, mega ciepła, ale jestem cieplejsza i też włosy często mam tak, że jak właśnie słońce świeci, to one delikatnie się mienią na rudo, więc ja lubię mieć taki ciepły odcień we włosach. No i tak to wygląda. Też dostałam parę pytań, jak to robię, że utrzymuję taki ładny kolor włosów przez cały czas. Nic. Ja nie używam żadnych szamponów fioletowych, żadnych srebrnych, nic takiego nie robię. I nie wiem, czy to wynika z tego po prostu, w jaki sposób mam zafarbowane te włosy, czy z tego, że po prostu moje włosy tak dobrze trzymają ten kolor, ale no nie robię nic specjalnego, więc niestety tutaj wam nie pomogę. Więc to jest chyba to, co chciałam wam powiedzieć. I ja w ogóle nie wiem, czy ja właśnie wam mówiłam to we wtorek, ale w poniedziałek wtedy... Nie mówię tego, żeby się... chwalić, w sumie nie wiem, czy się chwalić, ale żeby nie chcę z siebie robić ofiary, ale bo opluż jest cute, muszę to powiedzieć. W poniedziałek miałam migrenę i miałam taką migrenę z aurą i nie było mi niedobrze, wymiotowałam i właśnie po tym wymiotowaniu zrobiło mi się jeszcze gorzej i czułam, że jest mi słabo, ale nie sądziłam, że aż tak bardzo będzie mi słabo, że zemdleję. I zemdlałam. I wyobraźcie sobie, bo byłam sama. Nic mi się nie stało, bo siedziałam na dywanie i po prostu poleciałam na dywan. Ale słuchajcie, plusz i zaczął mnie cucić. I to chyba tak się mówi. Bo jak się obudziłam, to plusz lizał mi twarz. Stał mi tutaj łapkami na barku i mi lizał twarz. Niestety zawiodłam się na misiu, dlatego że misiu leżał stał nade mną na kanapie i tak ja otwieram oczy i bo pierwsze co widzę to pluszaka liżącego, a potem w bok patrzy misiek, stoi i się na mnie gapi. Zamiast mnie ratować, to ten stoi i się gapi. No ale za to plusi stanął na wysokości zadania i w ogóle później nie chciał mnie w żaden sposób odpuścić. Cały czas chciał, żebym go trzymała na kolankach. Nie wiem, żeby w razie to, żeby mógł mnie uratować czy co, ale był taki słodki. No, czasami mi się zdarza, że mdleję przy migrenach, więc to nie jest nic nowego, nie jest też coś, co mnie zszokowało, bo to była taka mocna migrena. Ale to, co muszę wam powiedzieć, bo bardzo właśnie też się często pytać, sorry, że ja tyle gadam o migrenie, no ale to jest duża część mojego życia też. Dużo osób się też mnie pyta, co ja robię, jeżeli mam taką migrenę. I przez długi czas wam mówiłam, że nic, po prostu leżę, czekam, albo umrę, albo mi przejdzie. I słuchajcie, w ogóle było tak, że miałam praktycznie zawsze migreny po treningu nóg, gdzie robi unoszenie bioder. I pomyślałam, że może to dlatego, że spinają mi się po prostu mięśnie czworoboczne i przez to jakiś coś tu się dzieje, że ta migrena powstaje. I zaczęłam po każdym takim treningu, gdzie... Czekajcie. Kurier, wybaczcie. I właśnie zaczęłam po każdym takim treningu przerolowywać sobie i rozluźniać tutaj te mięśnie. Przydatny jest też drugi człowiek, w moim przypadku jest to Alan, bo jakoś jednak ręką lepiej to wchodzi niż piłką czy rolką. Rolką to już praktycznie w ogóle nie, ale chociaż coś. I jakoś tak później wpadliśmy na to, żeby też mnie tak wymasować i pomogło.
Co prawda, kurczę, wpadliśmy dosyć późno na ten pomysł, bo praktycznie już wieczorem, ale nie było tak, że było idealnie bez jakiejkolwiek migreny, ale było tak, że byłam w stanie już, no nie wiem, otworzyć oczy, zjeść coś, pójść spać, bo jak mam migrenę, no to nic mi nie wychodzi z tych rzeczy, o których wspomniałam. Więc jeżeli też macie takie problemy, to zobaczcie może, czy u was nie ma czegoś podobnego, bo też jak siedzicie przed kompem. Tak. Więc tutaj to wszystko się skraca, czyli to wszystko się tutaj spina za mocno i nie... jest za mało ruchów w ciągu dnia, które wykonujecie, które wyglądają tak, gdzie to wszystko może się porozciągać, dlatego ważne są te masaże. I ja też widzę, kiedy Alan mnie masuje, że te miejsca mam pospinane, bo szczególnie tutaj z tej strony, jak tam naciśnie, to po prostu tak mniej więcej wyglądam. I no, więc to jest to, co ostatnio mnie jakoś tak jakoś bardziej pomaga, albo nawet jeżeli coś czuję, to też już od razu zaczynamy z tym masażem, po treningu też staram sobie to robić, no i na razie mi to pomaga, więc może akurat komuś też pomoże, pomyślałam, że o tym powiem, a teraz kończę i odezwę się potem. Zapomniałam, że chciałam się jeszcze pochwalić moim makijażem, bo mi się bardzo podoba, w ogóle mam teraz nowy podkład na twarzy, który testuję, który zapowiada się bardzo, bardzo fajny i to jest, słuchajcie, podkład drogeryjny, więc będzie o nim więcej i w ogóle będzie osobny film, ale będzie też pewnie w filmie, co warto kupić w Rossmanie, bo on jest dostępny w Rossmanie. A na twarzy mam, na oczach mam paletkę z Glam Shopu, bo tak jak właśnie wam mówiłam, jak wam powiedziałam o tym, że chcę nagrać ranking palet z Glam Shopu, no to bardzo byłyście na tak, więc dzisiaj testuję totalny mat i słuchajcie, jak ja wam zawsze to powtarzam, tak teraz znowu wam powiem na żywo, ta paleta wygląda dużo lepiej niż na fotach na stronie, naprawdę. Jak ja ją zobaczyłam, ja yes! Więc dzisiaj wykonałam makijaż, a to co się świeci, to jest Turbo Plus, ale jak ten Turbo Plus się nazywa, to już wam zaraz powiem, bo to nie jest ten synonim złota, chociaż może jest. To jest cukier trzcinowy, to co się świeci na powiece. Więc to mam i będę te Glam Shopy testować, więc będzie niedługo film. Mam jeszcze tą Love Glam i dostałam te palety od Hani, więc Haniu bardzo dziękuję, bo jak Hania zobaczyła, że chcę coś takiego nagrać, to się ze mnie zapytała, czy po prostu nie chciała, czy żebym jej powiedziała, co chce, to mi wyśle. Więc dostałam. Dziękuję bardzo. Nie wzięłam wszystkich, bo wzięłam te, które wydaje mi się też, że będą dla was najbardziej ciekawe i takie najbardziej, no nie wiem, użytkowe, więc zobaczymy. Mam teraz sporo ich i będzie test, tylko muszę właśnie potestować, no ale to jest makijaż, który dzisiaj zrobię. Kończę! Ale mamy fajniutkich sąsiadów w pociągu. Nie, Misiu? Zobacz. Taki piłek. Jeden, drugi. Bo jeszcze mam lot języczkiem. Buziaczki? Nie. Dzień dobry i mamy już czwartek. My już zdążyliśmy wrócić z żar, nawet zdążyłam nagrać film. Właśnie jestem w trakcie montowania go. I jest to film na temat promocji w Rossmanie, czyli co polecam, jak mniej więcej... Czy ja to, przepraszam, mogę nagrywać? Bo jak kto ci broni? No ty mi bronisz. Jak? Hałasujesz. A to przepraszam. Nawet nie umiesz pudełka zamknąć. Teraz właśnie edytuję, a nagrywałam film o tym, co warto kupić na promocji w Rossmanie i jak teraz te zasady wyglądają, dlatego że całkowicie się to zmieniło. Film będzie prawdopodobnie w poniedziałek, więc cieszę się, że udało mi się to zrobić. A teraz mi się duś. Super! Już wszyscy wiedzą, że jesteś. Proszę, że się przywitaj! Głośniej i wyraźniej. No i dobrze, dziękuję. Misiaki zostały niestety już w szarach. No ale pojechaliśmy właśnie ich odwiedzić. Gratulacje. Nie musisz się chwalić, że masz trzy laptopy. No a teraz mam tutaj jajeczniczkę. Gorzej niż dziecko. Mam jajeczniczkę, będę jeść. Będę montować dalej.
Nie, co to było? Ale zrobię sobie płatki i sie to, siorbie. Jeść łyżką. Ale w ogóle słuchajcie, tyle gadałam, bo nagrywam ten film chyba jakoś z pół godziny i już mnie boli gardło, więc też się... Idź na balkon i przemyśl swoje zachowanie. No, więc jak widać chyba to dużo nie powiem nic sensownego, bo gorzej niż dzieckiem. Dziecko jest ciszej, a pies już w ogóle. Dobra, jesteśmy już z powrotem, byliśmy na siłowni, zrobiłam trening, chciałam jeszcze zrobić cardio, ale jednak stwierdziłam, że się nie wyrobię, bo jest, wiecie co, już 21:20, a ja właśnie muszę skończyć jeszcze montować tego vloga, zrobić filmik na Instagrama, zrobić miniaturę na jutrzejszy film. Oj, aż się zadławiłam. I jeszcze muszę się spakować, bo jutro o tej 6 rano jedziemy, więc jak ktoś zobaczy nas w Warszawie, to podejdźcie się przywitać, zrobimy sobie fotę. Pamiętajcie, bo czasami niektórzy z was właśnie mówią, że wiedzą, że ja nie chcę, żebyście do mnie podchodziły. Nie, 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 słuchajcie, jeżeli ja kiedyś powiedziałam, że ja nie lubię, może nie, że nie lubię, ale czuję się niekomfortowo, kiedy ktoś do mnie podchodzi, kiedy ja na przykład jem, albo kiedy jestem z moją mamą. A poza tym, jeżeli gdzieś widzicie, że gdzieś sobie idę, czy jestem z Alanem, podchodźcie, nie ma problemu, nie czujcie się, że tutaj mi przeszkadzacie, bo kompletnie tak nie jest, więc bez spiny, jak mnie zobaczycie, podchodźcie, robimy foty, możemy się poprzytulać i żeby tutaj nie było, że ja jestem wredna, nie chcę się z wami widzieć, podchodźcie jak najbardziej. No, to kończę, dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się tutaj na tym kanale w poniedziałek. Do zobaczenia, pa!